Przebudowa ulicy Nowomiejskiej, Szkolnej, dróg na osiedlu Hańcza oraz utwardzenie dojścia do garaży przy ulicy Klonowej to najważniejsze inwestycje drogowe, które zostaną zrealizowane w tym roku w Suwałkach. Łącznie na inwestycje miasto przeznaczyło ponad 12 milionów złotych, powiedział Radiu 5 Jarosław Filipowicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej to jest ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych, a także przebudowa dróg osiedlowych w kwartale ulic między Batalionami Chłopskimi a ulicą Białostocką, czyli to osiedle Hańcza. Na te przebudowy wielu ulic przeznaczyliśmy 3 miliony 200 tysięcy złotych. Z takich jeszcze większych prac to w centrum Suwałk przebudowa ulicy Szkolnej za 1 milion złotych. Oprócz tego oczywiście pieniądze, które przeznaczyliśmy na budżet obywatelski, na przebudowę między innymi utwardzenie dojścia do garaży przy ulicy Klonowej dla ponad 200 garaży i tam inwestycja będzie kosztowała ponad 400 tysięcy złotych. Warto dodać, że 500 tysięcy złotych zarezerwowano na łatanie ulicznych dziur.